Cześć Wam, z tej strony Oderwany. Tym razem Oderwany w Kenii, bo właśnie tutaj postanowiłem wyjechać w swoją kolejną oderwaną podróż, na którą zabrałem tylko i wyłącznie oczywiście smartfon, bo jak dobrze wiecie, mocno trzymam się idei, że najlepszy aparat to jest ten, który ma się przy sobie. Zabrałem smartfony, zabrałem również też inne gadżety i o tym właśnie będzie ten filmik. Postanowiłem więc stworzyć taki materiał, bo dość często dostaję od Was pytania dotyczące czym fotografuję oraz jakie być może inne gadżety zabieram w swoją podróż fotograficzną, na której wykorzystuję tylko i wyłącznie smartfon. A więc do rzeczy. Oczywiście na pierwszym miejscu smartfony. Jak doskonale wiecie, ja pracuję na smartfonach firmy Asus i w ten podróż zabrałem ze sobą dwa modele. Jednym z nich to jest Asus Zenfone 5, a drugi to jest Asus Zenfone 4 Pro. Dlaczego dwa? Po pierwsze, zawsze mam przy sobie dwa smartfony, tak przystało na fotografa. A druga bardzo istotna rzecz jest też taka, że te dwa smartfony różnią się tym, że w Asus Zenfone 5 drugi obiektyw jest szerokokątny, a w Asus Zenfone 4 Pro drugi obiektyw ma tak zwany zoom optyczny i mogę bezstratnie przybliżyć pożądany obraz. Kolejne ważne dla mnie narzędzia to są statywy. Ja pracuję na statywach marki Manfrotto i w tę podróż zabrałem ze sobą dwa statywy. Duży i mały. Możecie zadać pytanie, czy to znowu nie jest przesada, że niby w minimalistyczną podróż zabieram ze sobą dwa statywy. Już Wam odpowiadam, dlaczego właśnie dwa. Mały statyw jest jak smartfon. Mam go zawsze przy sobie. Bywają momenty, w których chcę postawić smartfon żeby zrobić sobie zdjęcie albo dać na dłuższym czasie naświetlania. Nie mam go po prostu o co oprzeć, więc taki statyw mam ze sobą. Zaletą tego statywu jest jeszcze to, że pomimo, że wydaje się, że on jest niski, to ma tutaj taką możliwość powiększania czy wydłużania tych nóżek, dając nam niemalże dwukrotną wartość, podwojenie wysokości naszego statywu. Więc ten statyw mam ze sobą, jest naprawdę warty swojej ceny, warty jest uwagi. Oczywiście dodatkowo jest tutaj przymocowana złączka do mocowania smartfona. Drugi, ten większy, który mam, większy, ale również lekki i również go bardzo polecam, jest lekki i jest przede wszystkim zdecydowanie jak na taką wielkość po złożeniu, jest też po rozłożeniu jest dość wysoki, bo zobaczcie, mogę sobie, to jest rozłożony statyw od ziemi do tego miejsca, w którym montuję smartfon. Dlaczego mam ze sobą również taki duży statyw? Po pierwsze, bywają sytuacje, kiedy chcę zrobić interesujące zdjęcie, ale mały jest po prostu za niski i nie mam możliwości, aby w innym miejscu postawić swój smartfon, dlatego w tym przypadku wykorzystuję ten duży statyw. Kolejna istotna dla mnie rzecz, jak doskonale wiecie, podróżując sam i robiąc choćby nawet oderwane zdjęcia, gdy staję naprzeciwko aparatu, no to muszę mieć na czym ten mój aparat, mój smartfon postawić, no i przede wszystkim mieć na tej samej wysokości. Dlatego też wykorzystuję właśnie ten statyw. Będąc w temacie oderwanych zdjęć z innymi, to kiedy chcę zrobić zdjęcie i jestem daleko od mojego smartfona, to w tym momencie rezygnuję z wyzwalacza dostępnego w smartfonie, tylko wykorzystuję pilota do smartfona. Teraz być może przejdziemy na wyższy poziom fotografii, bardziej profesjonalny, ale warto o tym wspomnieć i nie wyobrażam sobie już teraz, aby w podróż fotograficzną nie zabierać ze sobą profesjonalnych filtrów fotograficznych. Ja pracuję na filtrach firmy Nisi. To jest klamra, którą mocuję sobie na smartfonie z otworem na obiektyw. Wkładam odpowiednie filtry, na przykład jednym z nich jest filtr polaryzacyjny. Osoby, które znają możliwości tego szkiełka, wiedzą, jak bardzo możemy wpłynąć na efekt końcowy zdjęcia. Rewelacyjnie sprawdził mi się podczas wyjazdu na safari, ponieważ były piękne chmury, piękne niebo i podkreślenie tego za pomocą filtra polaryzacyjnego dało mi naprawdę rewelacyjne zdjęcia. Kolejne szkło to jest filtr szary-połówkowy,
czyli możemy za jego pomocą zniwelować różnicę, duży kontrast między górną częścią zdjęcia a dolną, więc to również jest coś, co mam ze sobą w podróży. Kolejna istotna rzecz, która być może nie wpływa na jakość zdjęcia, ale również jest bardzo ważna, to są powerbanki. Bo wiadomo, różnie bywa z prądem, szczególnie w takich podróżach, więc ja ze sobą w podróży mam dwa powerbanki. To są powerbanki firmy Asus i jeden z nich ma pojemność 4000 mAh. Jest on mały, jest on slim, ale ja go bardzo lubię, ponieważ on jest po prostu szerokości smartfona, więc ja go mam zawsze przy sobie. To jest moja sakiewka, w której trzymam smartfony, więc kiedy mam tutaj smartfon, bez problemu wrzucam sobie ten mały powerbank i mam go zawsze przy sobie. Nie muszę tracić czasu na to, żeby szukać w danym momencie energii, kiedy nagle może się skończyć. I oczywiście mam jeszcze ten większy powerbank, cięższy. On ma 10 000 mAh. On jest gdzieś schowany, ale rzeczywiście jest. Ale ten mały bardzo często wykorzystuję. I również nie wyobrażam sobie, aby w taką podróż zabrać tylko i wyłącznie jeden powerbank. Dlatego, że bardzo, ale to bardzo różnie bywa z prądem. A to jest jedna rzecz. A druga, pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie urządzenia. To może dzisiaj działać, jutro może być zepsute. Dzisiaj możemy to mieć, jutro może nam ktoś to ukraść, albo możemy to po prostu zgubić. Ostatni, prawie ostatni gadżet, ale również bardzo istotny, to są pendrive'y firmy SanDisk. Mam je ze sobą, służą mi one do robienia kopii zapasowej moich zdjęć. Bo możemy robić piękne zdjęcia, ale jeżeli ich nie zapiszemy, nie zabezpieczymy, różnie bywa. Oczywiście możemy robić kopię zapasową, ja również tak robię w chmurze, ale jednak bywają momenty, bywają sytuacje, w której nie mamy dostępu do internetu, bądź też to Wi-Fi jest na tyle słabe, że będziemy mieli ograniczoną możliwość przerzucania wszystkich zdjęć. Więc takie pendrive'y są dla mnie rewelacyjne, bardzo łatwe w obsłudze. Jeden z nich, ten mniejszy, 32 GB, wejście USB typu C w moim przypadku. Podłączam do wejścia USB w smartfonie. Smartfon automatycznie rozpoznaje to urządzenie, kopiuje sobie zdjęcia. Ja po prostu kopiuję, a nie tylko przerzucam. Zdjęcia w smartfonie i zdjęcia na pendrive'ie. Drugim pendrive'em z SanDiska jest ten pendrive, który na pierwszy rzut oka wygląda jak pendrive do komputera, ale w tym przypadku on ma wbudowane własne Wi-Fi i za jego pomocą możemy, za pomocą Wi-Fi po prostu przerzucamy zdjęcia do tego pendrive'a. On jest dla mnie o tyle dobry, że ja mogę w danym momencie z dwóch aparatów po prostu sobie te zdjęcia przerzucać. Mało tego, pracując na dwóch aparatach, na dwóch smartfonach, czasami jest tak, że pokazuję zdjęcia w mediach społecznościowych raz jednego, raz drugiego, a edycję przeważnie wykonuję na jednym, czy jak teraz będę składać filmik w jednym smartfonie, więc mam Wi-Fi, to jest jakby taka baza, w której znajdują się moje wszystkie zdjęcia robione smartfonami. Oczywiście w swoją podróż zabrałem również książkę Piękne zdjęcia ze smartfona w zasięgu Twojej ręki. Polecam Wam, albo osobom, które jeszcze nie mają, albo na przykład chciałyby wgłębić się w tajniki fotografowania smartfonem. Polecam ją też bardzo mocno w podróż, ponieważ jest ona cienka, jest jak powerbank slim. Bez problemu można ją po prostu sobie wrzucić do plecaka czy do torby i w wolnej chwili studiować i być może za pomocą czy dzięki materiałom, które są zawarte w tej książce, inspirować się do tego, żebyście po prostu robili piękne zdjęcia smartfonem. Jest jeszcze jedna istotna sprawa dotycząca tego wyjazdu fotograficznego. To jest mój pierwszy wyjazd, na który nie zabrałem ze sobą laptopa. I wszystko, co robię, przygotowuję do mediów społecznościowych, odbywa się z pozycji smartfona. Mam na myśli edycję zdjęć, ale to wiadomo, choćby nawet Snapseed, ale inne materiały w postaci filmów, które wrzucam na Facebooka czy na Instagram, bądź też cały ten film, który tutaj widzicie, zostanie zrealizowany, jego postprodukcja zostanie zrealizowana w smartfonie. Oczywiście na dłuższą metę jako fotograf, który i osoba, która żyje z fotografii, no nie byłbym w stanie funkcjonować. Dlatego to jest taki mój oderwany projekt, na który zabrałem tylko i wyłącznie smartfon. Rzekłbym, że to wszystko, co mam przy sobie w mojej podróży fotograficznej i to są te gadżety, które dają mi szansę tworzyć piękne zdjęcia urządzeniem, które mamy zawsze przy sobie.
Jeżeli pojawią się jakieś pytania, piszcie je w komentarzach, ja na pewno odpowiem. A jeżeli też podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mnie. W ten sposób ja dostanę odpowiedź od Was, że to co robię ma sens i dodatkowo zmotywuje mnie do tego, żeby tworzyć dla Was kolejne filmy. Tymczasem do oderwania, trzymajcie się, róbcie zdjęcia i pamiętajcie, że ograniczenia są tylko w głowie. Cześć!